Witajcie na Wegetubie. Dzisiaj robimy absolutnie fantastycznie szybkie danie. Cieciorkę w 5 minut. Zaczynamy. A tradycyjnie dokładną listę składników znajdziecie w opisie pod filmem. Słuchajcie, to jest jedno z moich ulubionych szybkich dań. Używam cieciorki z puszki, oczywiście też możecie sami wcześniej taką cieciorkę ugotować. Natomiast w tej odsłonie błyskawiczne i naprawdę pyszne, odżywcze danie, pełne białka, pełne zdrowych elementów takich jak szpinak, mleko kokosowe, zdrowy olej i przyprawy. Także wstawiamy timer, bo teraz wszystko będzie się szybko działo. 5 minut na to, żeby zrobić całe danie. Czas start, 5 minut. Mam rozgrzaną patelnię, wlewam oliwę z pierwszego tłoczenia i teraz lecimy z przyprawami. Najpierw gorczyca. Kiedy ziarenka zaczną tutaj pykać i zaczną wyskakiwać z patelni, dokładamy resztę przypraw. Curry, cynamon, chili i lecimy z cieciorką. Lekko solimy. Pozwalamy, żeby wszystko się ładnie podsmażyło. Żeby przyprawy obtoczyły cieciorkę. Dodajemy mleko kokosowe. Jak tylko wszystko znowu się zagotuje, wrzucamy szpinak i za chwilkę danie będzie już na naszym talerzu. Jesteśmy w połowie czasu, 2,5 minuty. Roluję limonkę, tak żeby wycisnąć z niej jak najwięcej soku. Przekrajamy. Limonka czeka na dodanie. Zobaczcie. Mleczko zaczyna już wrzeć. Dam jeszcze temu dosłownie pół minutki. Wrzucamy szpinak. I tak naprawdę możemy od razu już zdjąć z ognia. Ja lubię właśnie dodawać szpinak w takim momencie do sosów i zostawiać go już, żeby sobie pod wpływem temperatury zwiąt, żeby on się nam nie gotował, będzie piękny, pięknie zielony. No i też będzie taki super ekstra świeży, a nie rozgotowany smak, jak na przykład pamiętamy to z dzieciństwa. Także tu już ładnie bombluję. Wrzucam szpinak. Mieszam. Wyłączam ogień, limonka, tak niecała połówka, ta była dość soczysta i danie gotowe. Timer wyłączamy i mamy niecałe 5 minut. Zmieściliśmy się w 5 minutach i tak oto gotowaliśmy pyszne danie, cieciorka w mleku kokosowym o takim indyjskim charakterze smakowym z młodym szpinakiem, limonką. Możecie zjeść to danie z ryżem, z ciapati, z chlebem, z kaszą albo na przykład bez w formie takiej zupki. A jak nam wyszło nasze danie w 5 minut? Delikatne. Ten balans przypraw jest idealny, nic nie dominuje. Indyjskie przyprawy mają tą charakterystykę, że są bardzo intensywne i naprawdę musimy je świetnie zbalansować, żeby tutaj nie uzyskać jakiegoś takiego efektu, który wykręca twarz i jest po prostu niezbalansowany. Także świetne danie, bardzo świeże. To mleko kokosowe daje kremowości. Cieciorka na pewno nam tutaj nas świetnie odżywi. Te przyprawy, no i świeży szpinak, który jest tak zdrowy i tak pyszny właśnie w takiej krótko gotowanej odsłonie. Dajcie proszę znać, jak Wam wyszło to danie w komentarzach. Proszę o łapki w górę, zasubskrybujcie kanał, o ile jeszcze tego nie uczyniliście. Odwiedźcie koniecznie mojego Instagrama. Zafollowujcie moje konto. I do zobaczenia przy kolejnym roślinnym przepisie. Cześć. A inny szybki przepis znajdziecie o tutaj.